Cześć, witam Was u mnie na siłowni w Ząbkach, na siłowni BodyFan. Po 4 miesiącach przerwy od treningów, po zeszłorocznym intensywnym sezonie startów, 5 maja wznowiłem treningi, dzisiaj jest początek czerwca. Przez te 4 tygodnie udało mi się nabrać troszeczkę masy, ze 113 kg. Dzisiaj rano waga wskazywała 121, więc 8 kg w przeciągu 4 tygodni, całkiem niezły wynik. Oczywiście cały czas jestem na diecie tłuszczowej. Dzisiaj właściwie dokładnie mija rok, odkąd stosuję tą dietę. W zeszłym roku, 4 czerwca, rozpocząłem stosowanie diety tłuszczowej i jak widać, masę buduje się znakomicie na diecie tłuszczowej, wbrew opiniom wielu specjalistów, którzy sądzą, że nie da się tej masy budować. Da się tą masę budować i to w ekspresowym tempie. Jak widać, na razie te treningi moje nie są bardzo intensywne, nie ma takiej potrzeby, nie daję z siebie 100% możliwości, na razie oceniam te możliwości, które na treningu z siebie daję, to jest 70%, nie ma takiej potrzeby, ponieważ waga rośnie, siła rośnie, jakość mięśni się poprawia, więc nie ma w ogóle takiego większego sensu jakby dawania z siebie więcej. Myślę dopiero za miesiąc, 6 tygodni, zwiększę tak już bardzo intensywność treningu, będę starał się optymalnie tą intensywność podkręcić. Cel jaki teraz jest, oczywiście przez najbliższy miesiąc, czerwiec, też częściowo lipiec, chcę jeszcze troszeczkę tą wagę zwiększyć, już niewiele, myślę, że 2, maksymalnie 3 kg. Oczywiście cały czas pracowanie nad jakością i poprawą elementów różnych w umięśnieniu. Natomiast od sierpnia, sierpień, wrzesień i częściowo październik planuję poświęcić ten czas na redukcję, przygotowanie formy, bo być może w październiku, w listopadzie będą jakieś starty. Na razie myślę o startach w Europie, może jakieś starty poza granicami Europy, to jeszcze się okaże. Na 100% nie mogę powiedzieć, że będę jesienią startował. To wszystko zależy od tego, czy będę miał przede wszystkim chęć na starty. Forma na pewno będzie dobra, ale czy będzie tak dobra, żeby pokazać się na scenie i rywalizować z najlepszymi, to zobaczę. Będę się oczywiście starał, ale mam na głowie też wiele innych zajęć, więc jeżeli tej ogromnej chęci do startów nie będzie, to być może te starty na jesieni sobie odpuszczę i przełożę je na przykład na wiosnę, ale na razie plan jest taki, żeby wystartować w październiku i w listopadzie. Myślę o 2, może 3 imprezach, mam ich do wyboru aż 8. Nie planuję na pewno startu we wszystkich 8, tak jak to było w zeszłym roku, że startowałem w 7 imprezach, jedna po drugiej. Tym razem chcę te starty sobie rozłożyć co kilka tygodni, wystartować, tak jak powiedziałem, w 2, być może w 3 imprezach. Jeżeli tylko forma będzie wychodziła, bo jeżeli chodzi o utrzymanie diety, to nie ma z tym najmniejszych problemów. No obecnie tych posiłków jadam tyle, co organizm potrzebuje, czyli 4 dni treningowe, 3 dni nietreningowe. Ilość makroskładników, jeżeli to kogoś interesuje, mniej więcej jest taka, że ilość białka na dzień to jest w granicach 140-160 gramów. Ilość tłuszczów, tu bardzo różnie w zależności od dnia, czy to jest dzień treningowy, czy nietreningowy. W nietreningowej jem 3 posiłki, więc mniej tych tłuszczów, to jest od 360 do 420 gramów tłuszczu na dzień. Węglowodany, jak to na masie, na diecie tłuszczowej, można ich i powinno się jeść trochę więcej, więc jem ich około 100-120 gramów. Planuję oczywiście te makroskładniki jeszcze w najbliższych tygodniach, w przeciągu powiedzmy 2 miesięcy troszeczkę zwiększyć. Jeżeli oczywiście apetyt będzie, waga będzie rosła, no to i zapotrzebowanie kaloryczne będzie się zwiększało, zapotrzebowanie na energię i na białko będzie większe i myślę, że tą ilość makroskładników tak dojdę do 160-180 gramów białka. Ilość tłuszczu myślę, że będę w stanie osiągnąć 450, może 500 uda się w niektóre dni osiągnąć. Ilość węglowodanów raczej nie będę 140 gramów przekraczał, będę oscylował w granicach 100-120 gramów. Na dzień. Jeżeli chodzi o treningi, na razie są to 4 treningi w tygodniu.
Nie planuję więcej na razie, bo na tych czterech treningach dobrze się regeneruje. Przy tych czterech treningach, tak jak mówię, waga rośnie, siła rośnie, regeneracja jest dobra. Nie ma już tej obolałości mięśniowej, która była przez pierwsze dwa tygodnie. Wtedy te mięśnie strasznie bolały. No, cztery miesiące zupełnie bez treningu siłowego, bez jakiegokolwiek innego treningu powoduje, że organizm się odzwyczaja, no i te mięśnie bolą. Teraz już tego nie ma, dobrze się regeneruje. Na razie nie chce mi się więcej ćwiczyć, jest ogólnie gorąco, waga poszła szybko do góry, więc no jakby ta wydolność też jest tutaj pewnym problemem, bo noszę te 8 kg więcej na sobie, więc już nie jest tak lekko, jak było miesiąc jeszcze temu. Co jeszcze? Jeżeli chodzi o treningi, 4 razy w tygodniu, 1,5 godziny, przedtem 10 minut na orbitreku, tak dosyć intensywnie, żeby cały czas tą wydolność tlenową utrzymywać na dobrym poziomie. Udaje się nawet poprawiać, także to później skutkuje tym, że ten trening jest trochę bardziej intensywny i nie brakuje mi oddechu w trakcie treningu. Więc te 10 minut, już nawet do 12 minut doszedłem na orbitreku dosyć intensywnie, no a później rozgrzewka krótka, 5-7 minut już taka docelowa i później przystępuję do ćwiczeń na poszczególne grupy mięśniowe. Na razie ten podział na grupy mięśniowe wygląda tak, że klatkę trenuję z bicepsem, barki z tricepsem, czworogłowe z dwugłowymi uda i plecy osobno i do tego dodaję albo łydki, albo brzuch, w zależności jak mi to wypada co drugi raz w ten sposób. Na razie staram się trenować w ten sposób, że robię jedną do trzech serii wstępnych i jedną serię docelową. Zazwyczaj tam jest jednokrotny upadek mięśniowy, w niektórych ćwiczeniach już ten upadek mięśniowy jest dwu-trzykrotny. W tej ostatniej serii już zaczynam stosować tą moją ulubioną metodę treningową KSW, którą na pewno te osoby, które były chociaż raz na moim jakimś seminarium, czy z diety, czy z treningu, już na pewno dobrze znają tą metodę i na pewno ze skutkami bardzo dobrymi stosują. Ja na razie ją wdrażam. Ta metoda wymaga tego, żeby cały czas ją rozwijać i udoskonalać, więc na początku w takiej dość okrojonej wersji ją stosuję, ale tak jak no, widzę, efekty są bardzo dobre, więc ta intensywność, staram się powoli, coraz bardziej intensywnie ćwiczyć, ale tak, żeby ona wzrastała w przeciągu najbliższego miesiąca, dwóch, myślę, że po dwóch miesiącach dojdę do tej maksymalnej intensywności. No i dzisiaj możecie sobie podejrzeć mój trening pleców. Będzie to trening najczęstszych grzbietu, prostowników grzbietu. Na razie mięśni równoległobocznych, kapturowych nie ćwiczę, z tego względu, że no, one są dosyć mocno rozwinięte u mnie i nie ma potrzeby nadmiernych treningów. Dopiero za dwa miesiące, myślę, dodam jakieś jedno ćwiczenie na mięśnie równoległoboczne, będę je ćwiczył. Po treningu pleców zazwyczaj wykonuję łydki lub brzuch, więc dzisiaj, jeżeli tylko będę miał jeszcze trochę energii na koniec treningu, to będę ćwiczył mięśnie brzucha, więc będziecie mogli zobaczyć. Myślę, że zrobię około czterech ćwiczeń na mięśnie pleców. Staram się wybierać takie ćwiczenia, które są dla mnie najbardziej skuteczne, które najlepiej czuję i w okresie masowym właściwie wybieram takie, gdzie stosuję i duże ciężary jednocześnie i bardzo dobre czucie mięśniowe. Staram się zbyt wielu ćwiczeń izolowanych nie wykorzystywać. W ogóle w treningu pleców na początku jedynie ściąganie drążka wyciągu górnego, takich ćwiczeń izolowanych stosuję to, że tak powiem, jako takie ćwiczenie rozgrzewające mięśnia. Później przystępuję już do ćwiczeń podstawowych albo z wolnymi ciężarami, albo na maszynach takich dźwigniowych typu hammer. One mi najlepiej właściwie pasują. No i planuję zrobić, tak jak powiedziałem, 5 ćwiczeń. W każdym ćwiczeniu ostatnia seria będzie taką serią docelową do upadku mięśniowego. Być może ten upadek mięśniowy będę robił dwu- i trzykrotnie. Taką techniką ćwiczę już od wielu lat. Nie wykonuję wielu serii do upadku mięśniowego w jednym ćwiczeniu. Uważam, że nie ma to wielkiego sensu. Trzeba siły oszczędzać i wykorzystywać jakby ten swój potencjał w jednej tej docelowej serii. To jest według mnie najbardziej skuteczne. To najlepiej stymuluje mięśnie do wzrostu. I niepotrzebnie nie tracimy energii w trakcie treningu. Tak jak powiedziałem, trzeba ją oszczędzać i wykorzystywać
tylko w tych najważniejszych seriach, a dla mnie ta najważniejsza to jest ostatnia seria. W każdym ćwiczeniu tam mam pokazać, dać siebie na dany moment 100% możliwości, które jestem w stanie, a że teraz, tak jak powiedziałem, nie ćwiczę na 100%, bo nie ma takiej potrzeby, jeszcze jestem w początkowym okresie treningu, więc jeszcze ten margines sobie pozostawiam i dopiero będę tą intensywność podkręcał. Myślę, że to wszystko. Jeżeli macie pytania co do treningu, jaki zobaczyliście, to możecie pisać jakieś posty. Będę starał się odpowiadać na te pytania albo odpowiadać w następnych filmach, które będziemy wspólnie kręcili. Także zapraszam do treningu i do zobaczenia następnym razem.